Cześć. Wybiła godzina 9, a my po 5 godzinach jazdy ponownie gościmy w Lubuskim Muzeum Wojskowym w Dżonowie. Dzisiaj w naszym jubileuszowym 20 odcinku chcemy Wam pokazać coś naprawdę specjalnego. Przedstawimy Wam pojazdy, które do niedawna były właściwie takimi zamkniętymi kapsułami czasu, które czekały na uruchomienie. I od 3 lat te 2 pojazdy są najlepiej zachowanymi wozami tego typu w kraju, w stanie absolutnie jezdnym. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie samobieżny zestaw przeciwlotniczy 2K11 Kruk. Wprowadzenie do służby stacjonarnych systemów obrony przeciwlotniczej S-25 oraz S-75 spowodowało, że wojska lądowe zapragnęły również dysponować systemem obrony przeciwlotniczej wyposażonym w rakiety. Pierwsze prace koncepcyjne w tym kierunku ruszyły jesienią 1956 roku. Rozważano różne propozycje, m.in. dowódcy wojsk lądowych sygnalizowali, że być może należy przystąpić do prac w oparciu o system niekierowanych pocisków rakietowych 2K5 Koszun i wyposażyć je po prostu, istniejące pociski rakietowe, wyposażyć w samonaprowadzającą się głowicę z właśnie opracowanej rakiety powietrze-powietrze K8. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, w lutym 1958 roku Rada Ministrów Związku Radzieckiego podjęła decyzję o rozpoczęciu prac nad samobieżnym rakietowym systemem przeciwlotniczym o kryptonimie Kruk, co tłumaczymy po polsku jako krąg. Postanowiono skoncentrować się na 2 aspektach. Po pierwsze, maksymalnej autonomiczności systemu, która miała być zdeterminowana faktem pozbawienia systemu łączeń kablowych w zakresie wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi jego elementami oraz postawieniu na samodzielność elektryczną w postaci generatorów znajdujących się na pokładach poszczególnych elementów systemu. W celu zapewnienia systemowi odpowiedniej mobilności planowano osadzić go w całości na podwodziu gąsienicowym. Jeżeli chodzi o parametry, jakich od zestawu wymagano, to zakładano, że miał on wypełnić lukę, czy miał porażać cele tam, gdzie nie sięgała małokalibrowa artyleria przeciwlotnicza. Czyli zakładano, że będzie atakował samoloty na wysokościach od 3,5 tysiąca metrów do 22 tysięcy metrów. Zakładano również, że cel wielkości MiG-15 będzie wykrywany przez stację radarową systemu z odległości 110 km, a cel wielkości IŁA-28 będzie porażony na wysokości do 20 tysięcy metrów z założeniem, że będzie manewrował z przeciążeniami do 4G. Zakładano, że pociski rakietowe będą naprowadzane albo głowicami samonaprowadzającymi, albo przy użyciu komend radiowych. Było to zadanie o tyle trudne, że tego typu system jeszcze po prostu nie istniał. Zlecenie opracowania stacji naprowadzania oraz wyrzutni otrzymał Instytut Naukowo-Badawczy nr 20. Natomiast o rakietę miały konkurować między sobą 2 biura. Centralny Instytut Naukowo-Badawczy nr 58 z Kaliningradu koło Moskwy oraz doświadczalne biuro konstrukcyjne nr 8. Pierwszy z tych biur opracowało rakietę S-134, która ważyła 2 tony i była napędzana silnikiem strumieniowym na paliwo stałe. Drugi zespół stworzył projekt rakiety oznaczonej jako KS-40, która ważyła 1800 kg i była napędzana silnikiem strumieniowym na paliwo ciekłe. Jednak już w 1959 roku kaliningradzkie biuro zostało skierowane do innych zadań. Miało się zająć konstruowaniem nowych pocisków balistycznych, przez co projekt rakiety S-134 został zamknięty. Jednak aby podtrzymać ideę konkursu w projekcie Kruk zdecydowano się włączyć do prac doświadczalne biuro konstrukcyjne nr 2, które było odpowiedzialne za stworzenie rakiety W-750 do systemu S-75 Wołchow. Biuro to zaproponowało nowe rozwiązanie w postaci rakiety W-757, która otrzymała mieszany rakietowo-strumieniowy napęd. W tym samym czasie
Doświadczalne biuro konstrukcyjne numer 8 zaproponowało pierwszy wariant swojej rakiety KS-40, której zmieniono wkrótce oznaczenie na 3M8, gdzie rakieta miała być napędzana przez cztery znajdujące się na zewnątrz rakiety silniki strumieniowe. Ostatecznie biuro konstrukcyjne numer 8 zdecydowało się na inną konfigurację pocisku. Zdecydowano, że będzie on dwustopniowy. Na zewnątrz rakiety pozostaną cztery silniki, przy czym będą to silniki rakietowe napędzane na paliwo stałe. Natomiast człon drugi będzie napędzany silnikiem strumieniowym na paliwo ciekłe. Wspólne próby obu rakiet zaplanowano na koniec 1960 roku. Jednak oba projekty zaczęły trapić w problemy techniczne, przez co w zakładanym terminie nie osiągnęły gotowości do prób. Zirytowana Rada Ministrów Związku Sowieckiego w lutym 1961 roku zaprosiła oba biura konstrukcyjne na spotkanie, w trakcie którego próbowano wstrząsnąć konstruktorami i zmusić ich do wydajniejszej pracy. Efekty jednak wymierne tych działań były widoczne dopiero pod koniec roku 1961. Tymczasem losy efektora Kruga właściwie rozstrzygnęły się same. Okazało się, że rakieta W-757 i przyjęte rozwiązanie napędowe ma obiecujące rozwiązania, czy obiecuje spore możliwości zarówno pod względem masowym, jak i mocy napędowych. Dlatego zdecydowano się ciągnąć ten projekt dalej, natomiast sam rozwój rakiety 757 zahamowano w związku z tym, że konkurencyjny projekt, czyli rakieta 3M8, no właśnie rozpoczęła z sukcesem kolejne testy. I to właśnie ona miała zostać głównym pociskiem rakietowym zestawu Kruk. Decyzję tą podjęto w lecie 1962 roku. Tymczasem rozstrzygała się kwestia nośników gąsienicowych, na których zamierzano umieścić elementy zestawu. Stacje naprowadzania chciano początkowo umieścić na podwoziu prototypowego samobieżnego zestawu przeciwlotniczego Bajkał. Jednak okazało się być to z rozwiązaniem chybionym, bo kadłub był po prostu za mały i zbyt wypchany elektroniką. Dlatego zdecydowano się na rozwiązanie analogiczne jak w wypadku wyrzutni i oba elementy, zarówno wyrzutnia, którą oznaczono jako 2P24, oraz stacja naprowadzania, która otrzymała oznaczenie 1S32, zostały umieszczone na przedłużonym o jedną parę kół nośnych podwoziu działa samobieżnego SU-100P. Nie w pełni ukompletowane systemy przekazano do prób zakładowych, które miały miejsce od lutego 1963 roku do czerwca 1964. W ich trakcie wykonano 64 próbne starty, z których 15 zakończyło się niepowodzeniem. W trakcie początkowej fazy prób tylko 7 celów wielkości IWA-28 zostały porażone. Było to związane przede wszystkim z faktem, że wyrzutnie oraz stacje naprowadzania nie otrzymały nawigacji żyroskopowej oraz elementów topodowiązania. W momencie uzupełnienia systemów do prawie pełnej kompletności ostatnie próby przebiegały już zgodnie z planami. Po zakończeniu prób zakładowych zestaw Kruk skierowano na próby państwowe. Również i one zakończyły się sukcesem. Jednak mimo tego część dowództwa, zwłaszcza sił powietrznych, stwierdzała, że nowy system jest niepotrzebny, gdyż przecież istnieje system S-75. Ale ich opór oczywiście został przezwyciężony i w październiku 1964 roku zestaw Kruk został przyjęty do uzbrojenia Armii Radzieckiej. Dwa najważniejsze elementy zestawu 2K11 Kruk, czyli wyrzutnia 2P24 oraz stacja naprowadzania rakiet 1S32, zostały osadzone na podwoziu działa samobieżnego SU-100P, które zostało wydłużone o jedną parę kół nośnych. Podwozie tego pojazdu wybrano dlatego, że było ono obszerne, o dużej nośności, a więc można było spokojnie zamontować na nim stosunkowo dużych rozmiarów wyposażenie pomocnicze. I tak w wypadku stacji naprowadzania. 1S32 podwozie otrzymało oznaczenie GM-124. I tak w jego przedniej części znalazła się skrzynia biegów razem z układem przeniesienia napędu, bo z przodu podwozia znajdują się koła napędowe. Po prawej stronie kadłuba osadzony jest silnik, po lewej stronie kadłuba zajmuje stanowisko kierowca-mechanik. Do stanowiska kierowcy prowadzi pojedynczy otwierany do tyłu właz.
Teren przed pojazdem ten człowiek załogi obserwuje dzięki dwóm urządzeniom TWN2. W sytuacji braku zagrożenia kierowca dzięki podnoszonemu siedzisku i przyodchylonym włazie był w stanie prowadzić pojazd z głową znajdującą się ponad górną płytą pancerza. Bezpośrednio przed kierowcą znajduje się układ sterowania pojazdem. Po prawej deska rozdzielcza, na której kierowca mógł odczytać podstawowe parametry silnika. A po lewej panel, z poziomu którego można dokonać rozruchu pojazdu oraz operować oświetleniem. Kierowca obsługuje również pompę paliwową oraz ma możliwość ręcznego przetłoczenia paliwa. Podwozie GM124, jak i jego bliźniacze podwozie wyrzutni GM123, było konstrukcją samonośną wykonaną ze spawanych płyt pancernych o grubości 14-17 mm. Tak było przynajmniej w oryginalnym podwoziu działa samobieżnego SU-100P. W wypadku wyrzutni, jak i nośnika radaru, konstruktorzy położyli bardzo duży nacisk na zastosowanie nowych materiałów, zwłaszcza stopów lekkich. Udało się dzięki temu osiągnąć ich udział w układzie paliwowym, jak i w konstrukcji, w zależności od miejsca, od 50 do 80%. Dlaczego tak konstruktorom na tym zależało? Chodziło tutaj przede wszystkim o wyrzutnie, bo dzięki nowym materiałom udało się zachować dużą dźwiękoszczelność, jak i ognioodporność, co miało znaczenie bardzo duże, zwłaszcza w wypadku wyrzutni, bo umożliwiało dzięki temu pozostanie załogi w środku pojazdu w momencie odpalania pocisków. Z boku kadłuba gniazdo radiostacji R123M, poniżej otwór wylotowy układu wydechowego. Idąc wzdłuż boku kadłuba dojdziemy do pierwszych drzwi inspekcyjnych, na których znajdują się dwa wentylatory, których zadaniem jest chłodzenie bloków elektroniki radaru. Dalej kolejne drzwi prowadzą do właściwie prawdziwego serca pojazdu. Duża ilość elektroniki wymagała dużej ilości prądu elektrycznego. Na potrzeby zestawu pracował cały układ zasilania 1E3M1, na który składała się turbina gazowa o mocy 70 koni mechanicznych połączona z silnikiem głównym w jeden układ, która służy do napędu generatora prądu stałego. Turbina zasadniczo pracowała w momencie postoju, gdyż w trakcie jazdy prąd wytwarzał silnik główny. Jednak istniała możliwość pracy obu jednostek naraz. Przetwornik dokonywał konwersji prądu stałego na prąd trójfazowy. Dzięki temu rozwiązaniu możliwa była praca zestawu anten znajdujących się na dachu stacji naprowadzania. Naprowadzania 1S32 to impulsowo-koherentna stacja radarowa pracująca w zakresie centymetrowym. Jej sercem jest 2,5-metrowej średnicy antena, która stanowi główny kanał naprowadzania rakiety. Osadzona jest ona w sporych rozmiarów widłach, które umożliwiają obrót całego systemu radarowego w zakresie 340 stopni w każdą stronę. W tym momencie znajduje się ona w położeniu bojowym. Natomiast w momencie, kiedy będziemy ją składać do położenia marszowego, złożona jest ona o 90 stopni i umieszczona w niszy wyciętej w górnej płycie kadłuba, tak by ułatwić jej transport. Bezpośrednio przy tej antenie znajduje się urządzenie optyczne służące do naprowadzania stacji również przy pomocy tego kanału. No i po lewej stronie znajduje się kompleks trzech anten. Mniejsza to antena szerokiej wiązki kanału rakiety. Ta większa to antena wąskiej wiązki kanału rakiety. Znajdująca się za nimi antena służy do wydawania komend radiowych bezpośrednio pociskowi. Cały system radarowy, cały system naprowadzania rakiet dysponuje żyrokompasem umożliwiającym odpowiednie określenie i umiejscowienie systemu w terenie. Podwozie to 7 par stalowych kół bieżnych z gumowymi bandażami. Pierwsza i siódma para dodatkowo amortyzowana hydraulicznie.
jednogrzebieniowe gąsienice podtrzymywane przez cztery rolki stalowe, również z gumowymi bandażami. Z przodu koło napędowe, z tyłu koło napinające. Na prawej stronie kadłuba wylot spalin z turbiny gazowej GTD-5. Nad całą tylną częścią kadłuba widoczna drewniana belka, która miała wspierać pojazd przy wyjeżdżaniu z grząskiego terenu. Po lewej stronie kadłuba skrzynka, która mieści według nas gniazda umożliwiające połączenie stacji naprowadzania na przykład z wyrzutniami przy pomocy klasycznych kabli. Jeżeli się mylimy, proszę poprawcie nas w komentarzach. Natomiast w centrum jednoczęściowe drzwi prowadzące do środka stacji naprowadzania rakiet. Znajdujemy się we wnętrzu stacji naprowadzania rakiet 1S-32. Tutaj pracowało trzech członków załogi. Ja siedzę na miejscu dowódcy baterii, który z poziomu panelu znajdującego się przed nim wydawał komendy dla wszystkich środków ogniowych, między innymi odpalał rakiety. Miał również do dyspozycji przyrząd dzienny, przy pomocy którego w zakresie 360 stopni można było obserwować teren wokół pojazdu. Można go było w warunkach nocnych wymienić na noktowizor. Równocześnie dowódca baterii miał możliwość korzystania z wizjera znajdującego się w przedniej płycie kadłuba. Bezpośrednio po jego prawej stronie znajdowało się urządzenie filtrowentylacyjne. Po jego lewej stronie radiostacja 123M. Wszyscy członkowie załogi komunikowali się między sobą przy użyciu telefonu wewnętrznego R124. Praca stacji rozpoczyna się od uruchomienia turbiny gazowej. Gdy ta zapewni 220 V, zwalniają się hamulce blokujące podniesienie anteny radaru i można ją rozłożyć. Równocześnie rozpoczyna się rozkładanie anteny sieci komunikacji wewnętrznej, dzięki której jest możliwe połączenie stacji naprowadzania z wozami ogniowymi oraz radarem wskazującym cele. Odległość stacji 1S12 od stacji naprowadzania 1S32 może wynosić maksymalnie 5 km. Wyrzutnia 2P24 od stacji naprowadzania może być oddalona maksymalnie o 200 metrów. Możliwe są dwa sposoby wykrycia celu. Podstawowy polega na lokalizacji intruza przez stację 1S12, która cel wielkości myśliwca wykrywa z około 200 km, natomiast w drugim, rezerwowym, cel wykrywany jest przez stację naprowadzania. Wtedy wykrycie celu wielkości myśliwca jest możliwe z odległości 70-80 km. 1S12 jest w stanie uzyskać dane nie tylko o zasięgu i kierunku celu, ale także jego przybliżoną wysokość. Dane te bezprzewodowo przekazuje do stacji naprowadzania. Automatyczne śledzenie celu jest wykonywane w trybie monoimpulsowym. Starsze radary mierzyły czas powrotu sygnału od celu i obszarów wokół celu. Monoimpulsowa metoda śledzenia celu dzieliła każdy powracający impuls radarowy na sektory i mierzyła powrót między sektorami, aby określić trzy współrzędne – wysokość, azymut i zasięg od celu. Nazwa wzięła się stąd, że można to było zrobić z pomocą pojedynczego impulsu radarowego. Metoda ta wymaga znacznie krótszego czasu nadawania w porównaniu do metody stosowanej we wcześniejszych sowieckich systemach. Stacja automatycznie opracowywała informacje po wskazaniu jej celu. Po uchwyceniu samolotu, aparatura obliczeniowa stacji naprowadzania określała granice stref startu, strefy ognia i kąty ustawienia anten. Na podstawie rozkazów przesyłanych telekodowym systemem łączności ze stacji naprowadzania, sama wyrzutnia przyjmowała kierunek optymalny dla startu rakiety w kącie podniesienia i azymucie. Podczas śledzenia celu w trybie automatycznym na ekranie panelu oficera kątowego obraz jest generowany przez komputer analogowy, gdzie cel jest oznaczony kropką. Obliczony jest teoretyczny punkt uderzenia pocisku w cel, który również oznaczony jest kropką. Maksymalny zasięg pocisku jest oznaczony zewnętrznym pełnym pierścieniem. Idealny zasięg pocisku przeciwko celom manewrującym jest oznaczony pierścieniem przerywanym. Minimalny zasięg pocisku jest wskazywany przez wewnętrzny pełny pierścień. Granice strefy zakazanego startu są oznaczone dwiema liniami. Po wejściu celu w strefę startu i włączeniu nadajnika rozkazów dokonywano startu rakiety naciśnięciem przycisku w stacji naprowadzania. Jeżeli obliczony teoretyczny punkt uderzenia pocisku w cel znajdował się poza maksymalnym zasięgiem pocisku, czyli zewnętrznym pierścieniem ciągłym, należało wybrać tryb programowanego śledzenia celu. Jeżeli obliczony teoretyczny punkt uderzenia pocisku w cel znajdował się w zakresie maksymalnego zasięgu pocisku, zewnętrzny pierścień ciągły, należało wybrać tryb oświetlenia okresowego.
W trybie zaprogramowanego śledzenia celu stacja naprowadzania nie mogła być wykryta przez wrogie odbiorniki ostrzegające o opromieniowaniu radarowym i nie mogła być ostrzelana za pomocą pocisków antyradarowych. Stacja naprowadzania po cichu, bez emisji elektronicznej, podąża za przewidywaną ścieżką celu, wykorzystując dane przeliczane przez wbudowany komputer analogowy i porównując je z rzeczywistą ścieżką celu mierzoną przez stację wstępnego wykrywania 1S12. Jeżeli różnica między przewidywaną i zmierzoną ścieżką celu wzrośnie o ponad 7 km, stacja naprowadzania oświetla cel na krótką aktualizację rzeczywistej ścieżki, a następnie ponownie się wyłącza. Jeżeli obliczony teoretyczny punkt uderzenia pocisku w cel osiągnie maksymalny zasięg pocisku, tryb programowane śledzenie celu zamienia się na oświetlenie okresowe. W trybie okresowego śledzenia celu stacja naprowadzania jest cicha przez okres obliczany przez pokładowy komputer analogowy. By zaktualizować ścieżkę celu, stacja namierza wroga tylko przez najkrótszy wymagany czas metodą monoimpulsową, czyli około 1 sekundy. Po wystrzeleniu rakieta zostaje przechwycona przez stację naprowadzania w celu śledzenia zgodnie z sygnałami transpondera. Zostaje wprowadzona najpierw w wąską wiązkę anteny kanału pocisku, a następnie w wiązkę antenową kanału docelowego. W efekcie osie elektryczne obu anten zostają ustawione równolegle. Na pokład pocisku przesyłane były bieżące polecenia sterowania lotem, które były generowane przez urządzenie liczące stacji naprowadzania pocisków, gdy pocisk zboczył z kierunku do celu. Przed nami przekrój rakiety 3M8, a konkretnie jej wariantu M3. Przy czym wybaczcie, ale będę omawiał Wam tą rakietę na bazie danych z podstawowego wariantu, no właśnie 3M8. Szerzej rakietę w wariancie M3 poznacie w części poświęconej wersjom Kruga. Z przodu rakiety owiewka. W jej tylnej części znajduje się 150-kilogramowa głowica bojowa. Na zewnątrz owiewki antena radiozapalnika. Sam radiozapalnik znajduje się bezpośrednio za głowicą bojową i wzbudzał on jej wybuch w momencie, kiedy sam pocisk znajdował się około 50 metrów od założonego celu. Za radiozapalnikiem zbiornik sprężonego powietrza. Przestrzeń pomiędzy zbiornikiem powietrza a powierzchniami sterowymi zajmowały zbiorniki paliwa, paliwa do silnika strumieniowego i tym paliwem była nafta. Środkowa część rakiety to autopilot, bloki radiosterowania oraz mechanizmy sterujące skrzydłami. Za nimi zbiornik izonitu, który zasilał pompę turbinową w silniku strumieniowym. Cała tylna część kadłuba to sam silnik ZC-4. Za moimi plecami znajduje się szkolny pocisk 3M8. Sama rakieta to konstrukcja dwustopniowa. Pierwszy stopień to cztery marszowe silniki napędzane paliwem stałym, które znajdowały się na zewnątrz rakiety. Po wypaleniu paliwa były one odłączone od samej rakiety, a proces ten wspomagały dwie niewielkie powierzchnie sterowe znajdujące się na dziobie tychże silników. Drugi człon zawierał silnik strumieniowy marszowy ZC-4. Sama rakieta w wariancie podstawowym miała długość prawie 8,5 metra i ważyła 2,5 tony. Rakieta w centralnej części kadłuba posiada cztery powierzchnie sterowe, które umieszczone są w układzie X. Natomiast na końcu kadłuba znajdują się cztery stateczniki w układzie krzyża. Sama rakieta naprowadzana jest przy pomocy komend radiowych automatycznie podawanych przez stację naprowadzania. W pierwszej wersji była ona w stanie zwalczać samoloty w odległościach od 11 do 45 tysięcy metrów, na wysokości od 3000 do 23500 metrów. Prawdopodobieństwo trafienia w niemanewrujący cel określano na 0,7. Wyrzutnia 2P24, którą mamy okazję tutaj oglądać, znajduje się aktualnie w położeniu marszowym. Obie rakiety spoczywają w położeniu 0. Zwróćcie uwagę na wysokość całego zestawu. Dochodzi ona do 4 metrów, przez co często w trakcie transportu był problem z przechodzeniem po prostu pod mniejszymi wiaduktami. Dlatego też często do transportu demontowano wszystkie stateczniki oraz skrzydła, tak by nie zwiększały one jeszcze wysokości, a dodatkowo w trakcie przemarszu nie ulegały uszkodzeniom. Te elementy konstrukcyjne przewożono w punktach mocowania znajdujących się na belce samej wyrzutni. Chodźmy dalej.
kołyska, na której spoczywała belka z dwoma rakietami, obracała się w zakresie 360 stopni. Ruch był wykonywany elektrycznie, w sytuacji awaryjnej oczywiście był wykonywany ręcznie. Gdy wyrzutnia pracowała w trybie automatycznym, wtedy nastawy i kąty podniesienia były przekazywane bezpośrednio i w sposób automatyczny z systemu naprowadzania rakiet. Jeżeli chodzi o jeszcze samą belkę, na której znajdowały się rakiety, była ona podnoszona w zakresie strzelania, wykonywano w zakresie kątów podniesienia od 10 do 60 stopni i to podnoszenie realizowane było przez dwa siłowniki hydrauliczne. Aby rozpocząć proces strzelania, należało oczywiście złożyć trzy podpory znajdujące się pod rakietami, założyć oczywiście stateczniki i wtedy ta prawie 2,5-tonowa rakieta podnoszona do góry nawet do 60 stopni spoczywała jedynie na tych dwóch ostatnich zaczepach. Jeżeli chodzi o ten konkretny egzemplarz, to z informacji pozyskanych od pracownika Lubuskiego Muzeum Wojskowego i tutaj wielkie podziękowanie dla Pawła Płochockiego, wynika, że najprawdopodobniej ten konkretny egzemplarz wyrzutni, który pochodził z 11 baterii, na co wskazują zachowane jeszcze resztki znaków taktycznych, był jednym z najstarszych i zapewne najintensywniej wykorzystywanych pojazdów tego typu w Wojsku Polskim. Świadczy o tym fakt odkrytych oznaczeń określających ilość odpalonych rakiet, które znajdowały się jakby na dwóch warstwach farby. Związany z rakietami jest jeszcze jeden aspekt, który chyba troszkę pominęliśmy, kiedy opowiadałem Wam o budowie tych pocisków, ale zaraz go nadrobimy. Na górnym stateczniku widać bardzo ważny element z punktu widzenia użycia tej rakiety. Była to antena, przy pomocy której rakieta 3M8 odbierała komendy radiowe z systemu naprowadzania. I z tym elementem związana jest historia, którą roboczo określiłbym mianem historii 31 sekundy, a związana jest ona bezpośrednio z procesem niejako badań i tworzenia tej rakiety. Kiedy sowieccy konstruktorzy prowadzili testy rakiety 3M8. W pewnym momencie okazało się, że konsekwentnie w 31 sekundzie regularnie tracą kontrolę nad rakietą. Próbowano różnych mechanizmów, zmieniano ustawienia, kąty natarcia stateczników, zmieniano parametry dosyłanego paliwa, ogarniano wszystko. Nie wpadnięto jednak na to, że czujnik, który znajdował się na obudowie, który wtedy znajdował się bezpośrednio na obudowie dyszy, dokładnie w 31 sekundzie był tak zasłonięty dymami i spalinami i temperaturą wydobywającą się z komory silnika, że uniemożliwiało to zupełnie komunikację pomiędzy rakietą a stacją naprowadzania. Wtedy dopiero tą antenę przeniesiono właśnie na górny statecznik. Jako ciekawostkę można jeszcze wskazać fakt, że w procesie szkolenia załóg wykorzystywany był elektroniczny Phantom, który był wpinany w gniazdo łączące rakietę z systemami dowodzenia, zamiast oczywiście samej rakiety. No to cóż, pozostaje zajrzeć nam do wnętrza wyrzutni. Znajdujemy się w miejscu operatora uzbrojenia wyrzutni 2P24, popularnie określanej przez załogi jako puszka, no ze względu na ilość miejsca, jaka na tym stanowisku czy w tym pojeździe się znajdowała. Operator ma do dyspozycji do obserwacji terenu urządzenie TNP-2 umożliwiające obserwowanie terenu wokół pojazdu. Przed nim pulpit główny uzbrojenia. Po lewej stronie fragment umożliwiający włączenie, wyłączenie, odciążenie całego pulpitu, natomiast dwa jakby bliźniacze pulpity znajdujące się w środku i po prawej stronie, każdy dotyczy jednej rakiety, umożliwia określenie ich parametrów, ustawienie, przygotowanie do startu, ewentualnie można
specjalnym kluczem ustalić zakres pracy. Po prawej stronie znajduje się pulpit, przy pomocy którego można przełączać się między różnymi źródłami zasilania. W głębi pomiędzy pulpitem sterowania rakietami a pulpitem zasilania znajduje się pulpit, przy pomocy którego można ręcznie przemieszczać kołyskę wyrzutni góra-dół. I gdyby była taka potrzeba, tutaj po mojej lewej stronie znajduje się sporych rozmiarów wajcha, która umożliwia również ręczny obrót całej wyrzutni. Oczywiście w sytuacji normalnej ta wyrzutnia była obracana elektrycznie. Bezpośrednio przy luku, przez który teraz mnie obserwujecie, znajdowała się wajcha umożliwiająca rozłożenie lub złożenie linii umożliwiającej kontakt ze stacją naprowadzania rakiet. Co ważne, aby stacja naprowadzania rakiet mogła połączyć się z wyrzutnią bezprzewodowo, musiały się one znajdować maksymalnie w odległości od siebie 200 metrów. W Lubuskim Muzeum Wojskowym w Dżonowie znajdują się nie tylko dwa najlepiej utrzymane, ale i w pełni funkcjonalne pojazdy systemu Kruk. Jest to możliwe dzięki ciężkiej pracy muzealnych wolontariuszy, bez których ten stan nie byłby możliwy. Co warte podkreślenia, muzeum współpracuje z nieformalną grupą byłych żołnierzy 61. Pułku Obrony Rakietowej, którzy nie tylko dzielą się wiedzą w zakresie działania pojazdów, ale i aktywnie uczestniczą w działaniach mających utrzymać ich funkcjonalność. 2K11 Kruk to pierwotny wariant wyposażony w rakiety 3M8, używany od 1964 roku. Jego waga to prawie 2,5 tony, a długość dochodziła do 8,5 metrów. Zasięg minimalny 11 km, maksymalny 45 km. Wysokość minimalna porażenia celu wynosiła 3000 m, maksymalna 23,5 tysiąca metrów. Maksymalne dopuszczalne przeciążenie dla pocisku wynosiło 4G. KS-42 to powstały na bazie rakiet 3M8 morski wariant systemu, który miał stanowić podstawowe wyposażenie planowanego do budowy krążownika przeciwlotniczego projektu 1126. W 1961 roku, w związku z rezygnacją z budowy okrętu, skasowano również rozwój morskiej wersji systemu. 2K11 Kruk A to wariant wyposażony w rakiety 3M8M1, używany od 1967 roku. W tym wariancie zwiększono zasięg skutecznego ognia poprzez zwiększenie ciągu silników startowych, jak i silnika marszowego, oraz zredukowano minimalny pułap porażenia celu. Zasięg minimalny 9 km, maksymalny 50. Wysokość porażenia celów minimalna spadła do 250 metrów, a wysokość porażenia celu pozostała na poziomie 23,5 tysiąca metrów. Maksymalne przeciążenie, z jakim mógł manewrować pocisk, wzrosło do 5G. 2K11 Kruk M to wariant wyposażony w rakiety 3M8M2, używany od 1971 roku. Skrócono w nim długość pocisku, zwiększono zasięg skutecznego ognia oraz zamontowano efektywniejszą, fragmentującą głowicę bojową. Zastosowano również poprawiony system kierowania. Waga pocisku pozostała bez zmian i wynosiła prawie 2,5 tony, natomiast długość spadła do 7,8 metra. Zasięg minimalny wynosił 9 km, maksymalny 50. Minimalny zasięg porażenia celu spadł do 250 metrów, a maksymalny pułap porażenia pocisku wzrósł do 24,5 tysiąca metrów. Maksymalne przeciążenia dla rakiety pozostały na poziomie 5G. 2K11 Kruk M1 to wariant wyposażony w rakiety 3M8M3, używany od 1974 roku. Był on zdolny do niszczenia oddalających się celów, skrócono czas potrzebny do przygotowania do startu, zmniejszono minimalną wysokość oraz minimalną odległość, z jakiej można było porazić cel, a także poprawiono manewrowość. Zastosowano lepszy system kierowania. Zasięg minimalny spadł do 6 km, maksymalny pozostał bez zmian na poziomie 50 km. Wysokość minimalna porażenia celu spadła do 150 metrów, wysokość maksymalna pozostała na tym samym poziomie, wynosiła 24,5 tysiąca metrów. Wzrosło możliwe przeciążenie, z jakim pocisk mógł manewrować, do 6G. Jedynym producentem zestawów 2K11 był Związek Radziecki. Główne komponenty powstawały w maryjskiej fabryce maszyn w pobliżu Kazania.
Zakład nie miał doświadczenia w produkcji tego typu wyposażenia, co przełożyło się na fakt opóźnienia produkcji masowej zestawu, która rozpoczęła się w 1967 roku. Z podobnymi problemami borykali się również liczni kooperanci. Montażem całości systemu zajmowały się zakłady mechaniczne imienia Kalinina w dzisiejszym Jekaterynburgu. Standardowa jednostka ognia, czyli dywizjon rakiet, posiadał 3 stacje naprowadzania z 9 wyrzutniami, czyli w sumie 18 gotowych do wystrzelenia pocisków. Jednocześnie cały dywizjon był w stanie ostrzelać 3 cele. Odtworzenie gotowości ogniowej całej jednostki trwało około 40 minut. W strukturze dywizjonu znajdowała się również pojedyncza stacja wstępnego wykrywania celów 1S12, pracująca w zakresie centymetrowym i mająca zasięg wykrycia celu znajdującego się na wysokości 50 metrów z odległości 26 km, 500 metrów z 65 km, na wysokości 3000 metrów ze 140 km, a samolot znajdujący się na 10 tysiącach metrów wykrywała ze 175 km. W celu zwiększenia efektywności działania systemu, zwłaszcza uwzględniając ograniczone parametry stacji 1S12, podjęto decyzję o łączeniu 3 dywizjonów w brygady, które kierowano na szczebel armii lub frontu. W celu zwiększenia automatyzacji dowodzenia dla brygad stworzono system dowodzenia KRAP-1, mający wspomagać proces gromadzenia i przekazywania informacji. Na jego rzecz, oprócz dywizjonowych stacji 1S12, pracował szereg innych środków radiotechnicznych. Dzięki nim ilość śledzonych celów wzrosła do 10. Ostatecznie system KRAB-1 okazał się być niezbyt dobrze dopracowanym, przez co efektywność krugów była o około 60% mniejsza niż zakładano. Ta sytuacja doprowadziła do opracowania i wdrożenia w 1981 roku automatycznego systemu dowodzenia Polana 1. W porównaniu do systemu KRAB, ilość równocześnie obsługiwanych na stanowisku dowodzenia brygady celów zwiększyła się z 10 do 62, a kanałów celowania z 8 do 16. Na stanowisku dowodzenia dywizjonu ilość równocześnie obsługiwanych celów wzrosła z 1 do 16, a ilość kanałów celowania zwiększyła się z 1 do 4. W 1976 roku krugi M1 weszły na uzbrojenie Wojska Polskiego, a konkretnie 61. Brygady Artylerii Wojsk Obrony Przeciwlotniczej. W nowe zestawy miały być wyposażone 3 dywizjony. Proces reorganizacji jednostki i osiągnięcie pełnej gotowości bojowej zakończył się w 1981 roku. W połowie lat 90. w związku z rysującymi się trudnościami w pozyskiwaniu części zamiennych produkcji byłego Związku Radzieckiego oraz w związku z perspektywą dalszej eksploatacji zestawów 2K11M1 Krug, zapadła decyzja w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej przeprowadzenia modernizacji zestawu. Prace prowadzone przez Wojskowy Zakład Uzbrojenia nr 2 w Grudziądzu ukierunkowane były na poprawienie zawodności działania stacji naprowadzania oraz opracowanie systemu wspierającego dowodzenie. Ostatecznie prace modernizacyjne wykonano na 6 stacjach naprowadzania, w których w części systemów wprowadzono technologię półprzewodnikową. Natomiast w 2005 roku przekazano 2 zautomatyzowane stanowiska dowodzenia dywizjonem SDP-10K. W 2009 roku 61. Brygada Rakietowa Obrony Powietrznej została przeformowana w 61. Pułk Obrony Rakietowej, a w 2011 pułk został rozformowany i wraz z jego końcem zakończyła się służba zestawów 2K11 Krug w Wojsku Polskim. Aktualnie zestaw 2K11 Krug używany jest przez siły zbrojne Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Kirgistan i Górski Karabach. Do XXI wieku nie są znane fakty użycia zestawu bojowo. Istnieją przesłanki, że był on używany w trakcie I wojny armeńsko-azerskiej w latach 1991-1994, albo przynajmniej jego dywizjony znajdowały się w strefie konfliktu. Według ormiańskich ekspertów, prawdopodobnie niekompletny system obrony powietrznej Krug zestrzelił 3 lub 4 samoloty. Oficjalnie możemy stwierdzić, że w walkach Krug uczestniczył na pewno w 2020 roku, czyli już 56 lat po wprowadzeniu go do użycia. Udokumentowane jest zniszczenie pojedynczej armeńskiej stacji 1S32 w trakcie trwania tego konfliktu. W momencie przyjęcia do służby zestaw 2K11 Krug był najnowocześniejszym rozwiązaniem w swojej klasie. Jako jedyny gwarantował osłonę przeciwlotniczą przy użyciu pocisków rakietowych maszerującym kolumnom pancernym i zmechanizowanym. Dzięki wysokiej automatyzacji systemu oraz zastosowaniu w przekazywaniu informacji pomiędzy poszczególnymi jego elementami telekomend uzyskano relatywnie krótki czas przyjęcia pozycji ogniowej i równocześnie krótki czas zwinięcia tej pozycji i przemieszczenia się na nową.
Jako pierwszy sowiecki system otrzymał żyrokompasową nawigację oraz system topodowiązania. Kruk i jego opracowanie i wprowadzenie było kamieniem milowym dla sowieckiego przemysłu, dzięki któremu zyskał on zdecydowaną przewagę nad państwami NATO w zakresie opracowania mobilnych systemów obrony przeciwlotniczej średniego zasięgu. Mimo regularnie prowadzonych modernizacji, zestaw Kruk zaczął dość szybko technicznie się starzeć. Powodem tego stanu rzeczy były rozmiary samego systemu, które utrudniały transport oraz jego maskowanie. Parametry rakiety uniemożliwiały nadążenie za gwałtownie manewrującymi samolotami myśliwskimi. Sam zestaw posiadał stosunkowo duże martwe strefy ostrzału dotyczące zarówno minimalnej odległości zwalczania samolotów, jak i minimalnej wysokości, na której te samoloty można było zwalczać. Mimo regularnych modernizacji, nawet najnowsze warianty Kruga nie były w stanie porazić samolotów, które atakowały na tle właściwie ziemi. Problemem była również jednokanałowość systemu. Cała bateria była w stanie porazić raptem kilka samolotów atakujących własne formacje naziemne. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dzisiaj w naszym nowym odcinku. Mamy nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, bardzo prosimy o komentarze. Jeżeli zdarzyły nam się jakieś pomyłki, również prosimy o korektę. Napiszcie również, jak podoba się nowe intro i nasze nowe logo. Zapraszamy równocześnie do oglądania kolejnych naszych produkcji. Do zobaczenia.